Vinny's Magic Mini! Jej! Plac zabaw! Huśtawka jest zajęta! O! Na ślizgawkę! Jej! O! Ktoś już tam jest! Do domku pójdę! Ojej! Wszystko jest zajęte! Maszo, Maszo, nie płacz! A dlaczego mam nie płakać? Chciałam się pobawić na placu zabaw i wszystko jest zajęte! Huśtawka, ślizgawka, domek! Maszo! Słucham? Ty chyba potrzebujesz okularów. Ale dlaczego tak mówisz? Ja nie potrzebuję ani trochę okularów. I jakbyś nie potrzebowała okularów, to byś zauważyła, że na ślizgawce, na huśtawce i w domku nie ma żadnych ludzi. A? Ale a co to jest? Kto? O co chodzi? To nie są ani ludzie, ani zwierzęta. To są jajka niespodzianki. Jajka niespodzianki? Zaraz. Niech no przetrą swoje oczy. Już ci pomogę. Przecieramy. Wow! Jajka niespodzianki! Och, jak ja mogłam tego nie zauważyć? Ale świetnie. Już nie chcę się huśtać. No może troszkę. Okej. Tylko trochę. Tylko na chwilę. Ziu. Maszo, Maszo. Ale rozwaliłaś wszystko. To nie ja. To wszystko samo pospadało. Samo się nic nie dzieje. Zobacz, wow! Mamy tutaj trzy świetne jajka niespodzianki. Jedno jest niebieskie, które mi cały czas ucieka. Zielone oraz żółte. O, ślizgawka jest wolna, poczekaj! Ziu! Okej, co mówiłaś? Maszo, skup się, mamy jajka niespodzianki. Zobacz, niebieskie, które mi uciekało i ciągle to robi. Koloru żółtego, wow, zielone! Uuu, mnóstwo kolorów! Tak jest, mnóstwo fajnych kolorów i w środku na pewno będzie coś fajnego się kryło. Otworzymy je? Otworzymy je, oczywiście, że tak. To stań sobie z tej strony. O, będziesz grzecznie czekać? Aha, a będę mogła ci pomagać? Jasne, że będzie mogła mi pomagać, ale na razie stój. O, bardzo ładnie. Wywracasz mi się troszeczkę. Jest, już jest dobrze. I otworzymy sobie teraz pierwsze z tych jajek niespodzianek. Niech będzie to niebieskie. Co ty na to? Świetny pomysł! Okej, no to cieszę się, że ci się mój pomysł podoba. Zobaczmy, co tutaj się kryje w tych jajkach. Scrambled heads. Okej. Zobaczmy. Perforacja jest. O, ale coś ciężko mi się to zdrapuje. Użyję moich nożyczek. O, ostrożnie! Jestem bardzo ostrożna. Nacięcie jest. Teraz mogę zobaczyć, co kryje się w środku tego jajka. Ach, nietypowe ono jest. Ma jakieś takie śmieszne dziurki. Rzeczywiście, co to za jajko? Takie z dziurkami, co tam jest? Nie wiem właśnie, zaraz zobaczymy. Co? Otworzymy? Tak! Okej, otwieramy to jajo. Wow! Wow! A nie mówiłam, że to jacyś ludzie? Wiesz, no są tutaj ręce, są nogi, o, piłka nożna, jej, będę mogła sobie pograć piłkę. Ale ona nie jest twoja. Och, na pewno ze mną pograją. No miejmy nadzieję. I co to jest? Ojejku, ale się wystraszyłam. Zobaczcie na to z bliska. Ale głowa, twarz tylko to jest, bez głowy tak naprawdę. Oczy jakieś zielone. Ten uśmiech troszkę złowrogi. No nie wiem co o tym myśleć. Trochę się boję tego stwora. Dobra, odzoomujemy z powrotem. Tak lepiej. I wydaje mi się, że może to jajko będzie ciałem tego stwora. O! Ale jak? Już ci pokazuję. Zobacz, tu są takie otwory, prawda? No tak. Więc może jak przez te otwory przełożymy te części, no to w ten czas uda nam się kogoś zbudować. Tylko jak to zrobić? Chyba tak. Chyba w ten sposób. Trzeba tak wkręcać. O, jest. Jedna ręka, ale wypada troszkę. O, mocniej. Jej, jest. Dobra, to ja może zamknę to jajko. I zaraz zobaczę, czy uda mi się drugą rękę bez problemu przymocować. No dalej, jest ręka numer dwa. Pokazuję palcem na coś, tak. Zgłaszam się do odpowiedzi, albo zobacz tam, coś tam jest. Co tam jest? Ja tylko żartowałam, Maszo. A, okej, no dobra. Teraz nogi. Jest, nogi są. No i stoi nasze śmieszne jajo.
pora na twarz. O, źle to zrobiłam. Tutaj nie wejdzie to w tą stronę. O, na odwrót. Ta ręka jest z lewej strony. O, tak. Ta jest z prawej strony. Nogi obracamy i już. Teraz twarz. Jakieś śmieszne jajko. O jejku, ale on ma minę krzywą. To ma, tak. I te brwi takie złowieszcze, prawda? Aha, jakby chciał coś zrobić. Jakby tak pokazywał. Ty, teraz ty będziesz robić to, co ci mówię. Och, to brzmi okropnie. Wiem, nie podoba mi się to, jakiego tonu on użył. Mi też nie. Dobrze, jeszcze chyba ma włosy. Albo fryzurę. O, jest. Ale jajko, no nie mogę. To chyba jakiś trener piłkarski jest. Jak tak na niego spoglądam, to on wygląda jak taki niedobry trener. Taki rozkazujący. 5 przysiadów! Albo nie, 10! A potem piłkę będziecie kopać i macie strzelić 10 bramek również. Ale zabawne to jest troszeczkę. No jest, ale chciałabyś takiego trenera mieć, jakbyś grała w piłkę nożną? Nie. Ja też bym nie chciała. Mam nadzieję, że kolejne jajka okażą się być bardziej przyjazne. No ten jest naprawdę złowrogi. Uwaga, nic ci nie jest, nic. To może siądziesz lepiej, bo się nie będziesz wywracała. Okej. Które jajo teraz? Zielone czy żółte? O, Maszo! Co ty się tak wywracasz? Krzywo siedzisz, dziewczyno, to przez tą sukienkę chyba. Dobra, które jajko? Zielone czy żółte? Żółte, okej. Dobra, to jak ty się masz zamiar tak wywracać, to trzymaj może to jajo to. Może ci ono pomoże w niewywracaniu się. Tego, nie powiem człowieka, tego stwora jajecznego postawiłam z boku. I zobaczmy teraz, kogo udało się znaleźć w jajku numer 2. Jajko żółte. 6 różnych takich stworów można znaleźć. Boję się, a co jak ten będzie jeszcze gorszy? Oby był dobry. Oby miał przyjazną minę. Coś tam wypadło. Widzę mikrofon. Może to komentator? Może to komentator sportowy, tak. O, słuchawki ma. Czepeczkę z daszkiem. No wygląda jak jakiś komentator. Ale jazda. Zobaczcie, jakie ma okulary, jaką minę. O, muszę go zbudować i to bardzo szybko. Zamykamy w ten sposób. I teraz tak, to się trzyma na tej dużej dziurce, czyli to musi być tu. O! O, do góry nogami! To nie tak, to nie tak. A może to ma być i tak? O, zbudujmy go w tą stronę. Ale to tak można? Nie wiem, czy można. Zaraz się okaże, czy będą nam pasowały wszystkie dziurki. Zrobimy tak. O, tu będą jego nogi. Wygląda jak ufoludek. Albo jak balon! Masz rację, jak balon trochę wygląda, ale śmiesznie. Zobaczmy, czy ręce się teraz da przymocować. O! No nawet weszło. Czyli można tak naprawdę sobie na odwrót to wszystko zrobić, a i tak pasuje, no świetne. I ostatnia dziurka i na nią dajemy czapkę. No ona tak trochę gorzej leży, ale jest! Ta-da! Balon głowy! Ale śmieszny! Jak balon! Ping! Albo jajko do góry nogami. Jak byś wolała, Maszo? Czekaj, zrobimy tak, że ja go ułożę jeszcze na odwrót i powiesz mi, co ci się bardziej podoba. Okej! Dobra, więc to jest wersja numer 1. Moi drodzy, też patrzcie, czy wam się tak podoba, czy może tak jak za chwileczkę będzie wyglądać. O, na odwrót wszystko zrobimy. To na dół. Ręce odczepić trzeba. To też trzeba przekręcić. O, w ten sposób. Teraz czapka na górę. O, czapko! Wchodź! Jest. To jest jego prawa strona. I to jest lewa strona. O, jest lewa ręka. Ta-da! Tak wygląda. Maszo, co myślisz? Tamten był lepszy! Tak ci się wydaje? Tak! Wyglądał jak balon, a ten jak jajko. No, czyli wolisz, jak wyglądają jak balony. Okej. No dobra, no to zmienię to, skoro ci się podobało bardziej jak balon, to proszę bardzo. Okej. A wy, moi drodzy, napiszcie mi, jak wam bardziej się podobał ten stworek, bardziej wyglądając jak balon, czy bardziej wyglądając jak jajko. Z rękami oczywiście, z nogami, bo to takie normalne. I czapka, proszę. O, jest, według życzenia.
Ta-da! Śmieszne są. No ale ten przynajmniej ma trochę bardziej przyjazną minę. Wprawdzie jego oczy są schowane za okularami i nie widać, jaki ma wzrok. Czy to jest wzrok złowieszczy, czy może taki bardziej przyjazny. No niby się uśmiecha, ale ten też się uśmiecha i co? A tutaj mina szalona. Dobra, ostatnia szansa, żeby znaleźć jakiegoś pozytywnego stwora. Maszo, uwaga. Okej. Okay. Ostatnie jajko, niespodzianka. Otwieramy je. Zaraz się przekonamy, kto tam będzie. A może jakaś dziewczyna teraz będzie, bo ci dwoje to wyglądają jak chłopaki. Zerkamy do zielonego jajka. Jeden, dwa, trzy. O! Coś różowego widzę. To będzie dziewczyna, to będzie dziewczyna. Zobaczcie, zobaczcie. Różowe. Te spodenki są, to nie spódniczka. To jeszcze nie jest nic powiedziane. Kapelusz różowy. Maszo, jakbyś wyglądała? No, bardzo ciekawie. Pasuje ci do sukienki. A? Usta, klaun? To jest klaun? Co to w ogóle jest? Jest chłopak w końcu czy dziewczyna? Muszę chyba to zbudować, żeby się przekonać. Okej. Okay. Robimy z tego balona czy jajko? Może tym razem jajko. Okej, okay, dobra. Niech będzie jajko. Wracasz się, Maszo. Jajko ucieka. Co się dzieje tutaj? A ja myślałam, że to ty robiłaś zadymę na placu zabaw. Wstaj może jednak. Lepiej jak stoisz, to się chyba mniej wywracasz. No, o jest, dobrze. Trzymasz się, więc mówiłaś, że balon, tak? Nie, jajko. Aha, dobra, no to jajko. Więc wkładamy czapkę. Weszła jakoś? Weszła. Jest dobrze, kwiatuszek u góry. Super. Teraz nogi. Są i nogi. I czerwone buty. Żółte sznurówki. To jest która strona? To wygląda jak ta ręka. A, tak stoi. Śmiesznie. Podpiera się. O, no ciekawie wygląda, ciekawie. I oczywiście jeszcze na koniec twarz. O, jest! I czy to chłopak, czy dziewczyna? Na pewno jest to klaun! No wiem, na pewno jest to klaun, ale kurczaczki! Czy to chłopak, czy dziewczynka? Nie wiadomo! Nie wiadomo, ale ja chcę wiedzieć. No tak, przeanalizujmy to. Kapelusz różowy z kwiatuszkiem, ale chłopaki też mogą takie nosić. No niby tak. Blond włosy. Chłopcy też mogą mieć blond włosy. No tak, ale są długie. Chłopcy też mogą mieć blond długie włosy. Okej, okay, dobra. Makijaż jest. No jest. Ale jak ktoś na przykład występuje na scenie, to też się maluje, jak jest chłopakiem. No dobry punkt. Dobra. Czerwony nos. To klaun. Dziewczyny i chłopaki mogą być klaunami. Masz rację. Okej, okay, dobra. Różowe spodenki. Chłopcy też mogą nosić różowy kolor. Też. Nie często noszą, ale też mogą jak chcą. Okej, okay, no dobra, no to ja nie wiem. Ja już nie wiem. Dwa zęby widzę. A może to dziecko? Nie, no co ty za duże. Może zapytamy wszystkich, co myślą. Och, to jest świetne. Świetne, Maszo. Uwaga! Pytanie dnia. Czy ten klaun jajko to chłopak czy dziewczyna? Piszcie! Ciekawa jestem, jak odpowiedzą. Ja uważam, że to jest... nie wiem. Ja też nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. A może to takie bezosobowe jajo, a co? O, i tak wyglądają nasze dzisiejsze stwory. Mam nadzieję, że wam się podobają. Są całkiem śmieszne. Najbardziej podoba mi się chyba właśnie ten klaun. Drugie miejsce według mnie ma ten balon. Trzeci ten, bo ma taki wzrok złowieszczy. Jego się boję. A, uwaga, wróciłam coś. Ojejku, i znowu wszystko. Ale za dyma! Juhu, wszyscy się wracamy. Śmieszne. Okej, okay. Dobra, Maszo, skoro uważasz, że to jest śmieszne, no to się wywracajcie, bawcie się tutaj razem. Zobacz, masz teraz towarzyszy do placu zabaw. I w takim razie ja Ciebie zostawiam. Trzymaj się, moja droga. Na razie, pa! Wy też się trzymajcie, pa, pa. Zostawcie nam kciuk w górę oczywiście i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Tak jest, moi drodzy, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a ja się z Wami żegnam. Pa!